Witajcie, drogie urzekające. Na początku chcę podziękować Panu Bogu za to, że mogę być i uczestniczyć w życiu i w społeczności urzekających, że trafiłam do klubu urzekającej i że dzięki temu mogłam poznać mnóstwo wartościowych i fantastycznych kobiet, które, tak jak ja, wyznają wartości religijne. Dziękuję też Ewelinie za to, że z takim zaangażowaniem i sercem prowadzi ten projekt. To dla nas bardzo ważne, bo wszystko, cokolwiek właśnie wdrażasz, jest dla nas wartością i pokazuje nam, że w życiu można żyć pięknie. Chciałam dzisiaj się podzielić tym, jak zmieniło się moje życie, odkąd jestem w klubie urzekających. Przede wszystkim, należy zacząć od tego, że jestem trenerem biznesu i na co dzień zajmuję się szkoleniami innych. Wydawać by się mogło w związku z tym, że wszystko to, co znajduje się w klubie, jest mi znane. I rzeczywiście mnóstwo treści miałam przerobionych, mało tego, także z nich szkoliłam innych. Jednakże był pewien problem, z którym zmagałam się od dłuższego czasu. Był to skrajny perfekcjonizm bardzo mocno uporządkowana przestrzeń wokół mnie, zaplanowany każdy dzień, każdy krok. Właściwie nie pozwalałam sobie już w ogóle na żadną spontaniczność. Ten perfekcjonizm powodował we mnie frustrację, bardzo często niezadowolenie z siebie, brak akceptacji tego, że nie domagam, że w czymś nie jestem doskonała, że czegoś nie potrafię. I właśnie klub urzekających to zmienił. Trafiłam na kurs uporządkowana, urzekająca, no i wydawać by się mogło na pierwszy rzut okaże to. Kurs całkowicie nie jest dla mnie. Natomiast ten kurs zmienił najwięcej w moim życiu, gdyż pokazał mi, że wszystko, co czynię, co robię, nawet te porządki, powinny mieć głębszy sens. One powinny, jakby na, głównym celem tych wszystkich działań, powinna być miłość do, do drugiego człowieka. To odkryłam właśnie podczas tego kursu, że ja nie muszę być wcale taka doskonała. Że to, co jest wokół mnie, jest, jest już dobre, jest piękne i nie musi być zrobione na tip-top. To było bardzo odkrywcze dla mnie, że Pan Bóg kocha mnie właśnie taką niedoskonałą. Że, że Pan Bóg dał mi też takie talenty do tego, żebym potrafiła ogarnąć wokół siebie przestrzeń i to wszystko, co jest każdego dnia w moim życiu. Ale też chciał, żebym ja tu to wykorzystała do tego, żeby szerzyć miłość, żeby dawać świadectwo innym. Tego nauczałam się właśnie po tym kursie. Takie są moje refleksje. Gdzieś Pan Bóg mocno dotykał mnie i pokazywał mi właśnie przestrzenie do, przestrzeni do pracy nad sobą, po to, żeby stać się kobietą dobrego wpływu, żeby inni patrząc na mnie też wiedzieli, że, że jestem umiłowaną córką króla i że można żyć pięknie, że można żyć w zgodzie z wartościami i można też mieć uporządkowaną tą przestrzeń, ale bez takiej skrajności. Za to jestem panu Bogu wdzięczna. Udało mi się też przejść kilka innych kursów, które również dużo zmieniają w moim życiu każdego dnia. Właściwie każdy dzień, początek, jest, zaczyna się od klubu urzekających. Zanim jeszcze dzieci się obudzą i rodzina zacznie żyć, to ja już jestem w klubie. Już robię któryś z kursów, bo jest to taki czas, w którym też mogę najwięcej się skupić na tym, co dla mnie ważne. Jestem bardzo wdzięczna za każdy kurs, który dane by mi było zrobić. Jestem bardzo ciekawa kolejnych kursów. I wszystkim, którzy zastanawiają się, czy być w klubie orzekających, bardzo serdecznie polecam z całego serca bycie w klubie. To nie tylko wartości, to nie tylko wiedza, ale to tak dużo zmienia w życiu, że nie przekłada się na żadną wartość finansową. I jeszcze raz serdecznie polecam klub. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś w Realu. Pozdrawiam serdecznie, cześć.